Ihr dürft jetzt hier in diesem Raum seit einigen Monaten zusammenkommen. Tak, macie ten przywilej, aby w tym pomieszczeniu od kilku miesięcy zgromadzać się. So ist an diesem Ort jetzt ein Zeugnis der Versammlung des lebendigen Gottes entstanden. I w ten sposób w tej miejscowości powstało świadectwo miejscowe zgromadzenia Bożego. Das ist eine ganz große Gnade in diesen letzten Tagen. To jest bardzo wielka łaska w tych ostatecznych czasach. Wir wollen einmal ganz zum Anfang zurückkehren. I chcielibyśmy od samego początku wrócić wstecz. Wie das erste örtliche Zeugnis einer Versammlung entstanden ist, nämlich in Jerusalem. W jaki sposób i zobaczyć, w jaki sposób powstało pierwsze miejscowe świadectwo zgromadzenia, a mianowicie w Jerozolimie. Und wir finden dort in Apostelgeschichte 1, bevor der Heilige Geist herabgekommen ist. I czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich w pierwszym rozdziale, w ogóle jeszcze przed tym, zanim Duch Święty stąpił. In der Art und Weise, wie diese 120 zusammen waren, schon ganz wichtige Grundsätze unseres Zusammenkommens. Obserwując, w jaki sposób tych 120 wierzących się zgromadziło, te bardzo ważne zasady naszego wspólnego zgromadzania się. Es ist überhaupt verwunderlich, wie die Versammlung am Anfang schon zusammenkam unter der Leitung des Geistes. To jest naprawdę godne podziwu, w jaki sposób zgromadzenie od samego początku pod kierownictwem Ducha Świętego zaczęło się zgromadzać. Obwohl die Lehre bezüglich des Zusammenkommens überhaupt noch nicht dargelegt war. Pomimo tego, że nauka dotycząca wspólnego zgromadzania się jeszcze nie została im przedłożona. Wir lesen zuerst aus Apostelgeschichte 1. Przeczytamy najpierw z Dziejów Apostolskich z pierwszego rozdziału, die Verse 6 bis 8. Wiersze od 6 do 8. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, od 6 do 8. Und Vers 9. Do 9. Gdy oni tedy się zebrali, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Die ersten Gläubigen kamen aus dem Volk der Juden. Pierwsi wierzący pochodzili z tego narodu żydowskiego. Und ihr Denken war jüdisch. Ich sposób myślenia był żydowski. Das sehen wir hier auch bei der letzten Frage, die sie an den Herrn stellen. To możemy rozpoznać po ostatnim pytaniu, jakie postawili Panu. Sie sind immer noch mit Israel beschäftigt. Oni dalej jeszcze byli zajęci Izraelem. Aber wir sehen, wie der Herr keine direkte Antwort gibt. A my możemy zauważyć, że Pan Jezus nie daje im bezpośredniej odpowiedzi. Er schneidet gleichsam dieses Thema ab. On odcina się od tego tematu. Er sagt nur, dass die Zeitpunkte in der Gewalt des Vaters sind. Powiedział tylko, że te czasy i chwile są w mocy Ojca. Und sagt, das ist nicht eure Sache. I tym samym powiedział, to nie jest wasza rzecz. Es würde etwas Neues kommen. Gdyż nadejdzie coś nowego. Die Versammlung des lebendigen Gottes ist nicht die Fortsetzung der Geschichte Israels. Gdyż zgromadzenie Boga żywego to nie jest kontynuacja historii Izraela. Das mussten sie lernen. Tego musieli się nauczyć. Sie waren herausgenommen jetzt aus diesem Volk. Oni byli teraz wyjęci z tego swojego narodu. Zu etwas ganz Neuem gebracht. I zostali wprowadzeni do czegoś całkiem nowego. Und das Alte sollten sie jetzt ruhen lassen.
I starą rzecz mieli zostawić w spokoju na boku. Jetzt haben wir uns gestern Abend ja durchaus auch mit Israel beschäftigt. A przecież wczoraj wieczorem żeśmy zajmowali się najwyraźniej Izraelem. Und wir tun das, weil wir Interesse daran haben, weil der Herr Jesus auch eine Beziehung zu Israel hat. A czyniliśmy to z tego powodu, bo byliśmy zainteresowani tymi związkami, jakie Pan Jezus ma też z ludem izraelskim. Aber unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus ist eine andere. Ale nasz związek z Panem Jezusem jest innego rodzaju. Das nächste, was ihnen dann sagt, ist, dass sie den Heiligen Geist empfangen würden. Następną rzecz, którą on im tutaj przepowiedział, to jest otrzymanie Ducha Świętego. Das geschieht dann praktisch in Apostelgeschichte 2. A stało się to w praktyczny sposób, co jest opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Das wird uns dort, wie wir das am Freitagabend gesehen haben, in den ersten Versen berichtet. I tak jak żeśmy to w piątek wieczorem mogli oglądać, czytamy o tym w pierwszych wierszach. Das ist ein Kennzeichen der Zeit der Christenheit. To jest cecha charakterystyczna dla tych czasów chrześcijańskich. Vielleicht könnt ihr auch noch euch an das Bild gestern Abend erinnern. Może przypominacie jeszcze sobie ten obraz z wczoraj wieczora? Diese Zeit zwischen der 69. und der 70. Woche, die unterbrochen ist. Pokazany był ten czas pomiędzy tym 69. a 70. tygodniem lat według Księgi Daniela, który został, te 70 tygodni zostało przerwane. Die Zeit zwischen der Himmelfahrt des Herrn, jest to czas pomiędzy odejściem Pana naszego do nieba und des Zeitpunktes, wenn er wiederkommt, um die Versammlung zu sich zu holen. A pomiędzy tym, aż do tego czasu, gdy on przyjdzie ponownie, aby zabrać do siebie swoje zgromadzenie. Diese Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass der Herr Jesus im Himmel ist. Ten czas charakteryzuje się tym, że Pan Jezus znajduje się w niebie. Wie wir das in Vers 9 sehen, er wird emporgehoben. Tak jak żeśmy to czytali w wierszu 9, że on został uniesiony w górę. Und dass der Heilige Geist auf der Erde ist. I charakteryzuje się tym, że Duch Święty znajduje się na ziemi. Jetzt lesen wir weiter. Wir werden einfach im Verlaufenden immer wieder ein paar Verse lesen. I tak teraz dalej możemy przeczytać z tej księgi. W trakcie rozważania będziemy po kilka wierszy czytać. Wir lesen die Verse 12 und 13. Przeczytajmy wiersze 12 i 13. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomień i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Mach noch Vers 14. Jeszcze wiersz 14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Sie kehrten von dem Ölberg zurück. Oni wrócili z tej góry oliwnej. Von dort war der Herr Jesus aufgestiegen. Tam Pan Jezus wstąpił do nieba. Und wir hatten gestern Abend gehört, dass er auf diesen Berg zurückkehren wird. I wczoraj wieczorem o tym żeśmy wspominali, że on też i na tą górę kiedyś z powrotem przyjdzie. Nicht wenn er die Versammlung heimholt. Nie wtedy, gdy będzie zabierał do siebie swoje zgromadzenie, aber wenn er kommt für sein irdisches Volk, ale wtedy, gdy on przyjdzie dla swojego ziemskiego narodu, wenn er kommt, um sie von dem Assyrer, von dem König des Nordens zu befreien, wtedy, gdy przyjdzie, aby ich wyzwolić od najazdu Asyryjczyka, czyli tego króla północy, dann kehrt er auf den Ölberg zurück. Wtedy on wróci na tą górę oliwną. In der Zwischenzeit haben wir mit dem Ölberg nichts zu tun. Tak, w międzyczasie nie mamy żadnego związku, nic do czynienia z tą górą oliwną. Der Ölberg, das ist Israel. Das ist alles für Israel.
Ta góra oliwna jest teraz tylko dla Izraela. Nein, sie kehren nach Jerusalem zurück. I tak ci wrócili z powrotem do Jerozolimy. Und steigen dann auf den Obersaal. I udali się na piętro albo do górnej sali, jak w niemieckim jest napisane. Sie haben sich nicht in einem Kellergeschoss versammelt. Oni nie zebrali się w jakimś pomieszczeniu piwnicznym. Sie haben sich auch nicht in einem Raum versammelt, der auf ebenem Boden war. Również nie zebrali się w pomieszczeniu, które leżało równo z gruntem. Sie haben sich in einem Raum versammelt, der oben lag. Nie, oni zgromadzili się w pomieszczeniu, które znajdowało się wyżej. Vielleicht war das der gleiche Obersaal, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern das Passa gefeiert hat. Może akurat to była ta sama górna sala, w której Pan Jezus obchodził z uczniami po raz ostatni Wielkanoc, pamiątkę paschalną. Da, wo er ihnen das Mahl des Herrn gegeben hat. Tam, gdzie On im darował to postanowienie dotyczące obchodzenia Jego pamiątki. Geschwister, ich möchte das Versammeln in dem Obersaal mal geistlich anwenden. Tak, bracia i siostry, chciałbym te zgromadzenie się w tej górnej sali teraz duchowo zastosować. Die Versammlung ist nicht etwas von dieser Erde. Zgromadzenie nie jest rzeczą pochodzącą z tej ziemi. Wir sind aus der Welt herausgenommen. My jesteśmy z tego świata wyjęci, wyrwani. Die Versammlung hat himmlischen Charakter. I zgromadzenie ma niebiański charakter. Das wird in dem Obersaal schon angedeutet. To już właśnie zostało tak zaanonsowane poprzez tą górną salę. Erhöht von dieser Erde. A więc podniesieni nad tą ziemię. Die Versammlung hat auch himmlische Grundsätze. Zgromadzenie również ma i niebiańskie zasady. Nicht die Grundsätze dieser Welt. A nie są to zasady tego świata. Leider werden in vielen christlichen Gruppierungen zunehmend die Grundsätze der Welt verwirklicht. Niestety we wielu różnych zgrupowaniach chrześcijańskich coraz to większe znaczenie nabierają zasady tego świata. Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein. Aż do połowy zeszłego stulecia. War es selbstverständlich in so gut wie allen christlichen Gruppierungen. Było to rzeczą samą przez się zrozumiałą i prawie że we wszystkich chrześcijańskich grupach, dass die Frauen in den Zusammenkünften geschwiegen haben. Że niewiasty miały milczeć w trakcie zgromadzenia. Aber in den christlichen Gruppierungen hat sich das seit dieser Zeit immer mehr und mehr geändert. Ale w tych grupach chrześcijańskich z przebiegiem czasu coraz to bardziej to się odmieniało. Es fängt damit an, dass Schwestern Liedern vorschlagen. Rozpoczęło się od tego, że siostry zaczęły podawać pieśni. Irgendwann wird ihnen dann gestattet, auch zu beten in Gegenwart der Männer. Następną rzeczą to było, że pozwolono im również i w obecności braci pomodlić się. Und am Ende predigen sie auch das Wort. A na koniec też zaczęły głosić Słowo Boże. Das sind irdische Grundsätze. To są zasady ziemskie. In der Welt ist die Gleichberechtigung. Gdyż w świecie właśnie panuje równouprawnienie. Und immer mehr drängen auch Frauen in höchste politische Ämter. I coraz to więcej niewiasty wciskają się na różne polityczne stanowiska. Ihr wisst, dass wir in Deutschland eine Bundeskanzlerin haben, nicht? Również wiecie na pewno, że i w Niemczech mamy niewiastę na stanowisku kanclerza. Wollen wir an den göttlichen Grundsätzen festhalten. Ale my chcielibyśmy trzymać się tych Bożych zasad. Ich sage nicht himmlischen in diesem Fall. Ja celowo nie powiedziałem w tym w przypadku niebiańskich. Denn im Himmel wird es wirklich zwischen Mann und Frau keinen Unterschied mehr geben. Dlatego, że w niebie rzeczywiście pomiędzy mężczyzną a niewiastą nie będzie żadnej różnicy. Aber in der Versammlung möchte Gott die Grundsätze der ersten Schöpfung aufrechterhalten wissen.
ale Bóg chce, aby w zgromadzeniu były zachowane zasady, jakie obowiązują w pierwszym stworzeniu. Wir sollten uns verschließen vor der Denkweise der Welt. Powinniśmy zamykać się przed sposobem myślenia tego świata. Dann sehen wir, dass die 11 Apostel mit Namen genannt werden. Następnie widzimy, jak tych 11 apostołów zostało po kolei po imieniu wymienionych. Auch von den Frauen wird noch Maria mit Namen genannt. Jeśli chodzi o niewiasty, to i Maria została z imienia wymieniona. Wenn die Versammlung auch eine Einheit ist, nawet jeśli zgromadzenie jest jednością, so besteht sie doch auch aus Individuen. To jednak składa się z indywidualnych członków. Und jeder ist eine eigene Persönlichkeit. I każdy z tych członków jest samodzielnie dla siebie indywidualnością. Beachten wir das auch. Czy zwracamy na to uwagę? Petrus war nicht wie Johannes. Piotr przecież nie był taki sam jak Jan. Johannes nicht wie Andreas. Jan nie był taki sam jak Andrzej. Wir sind verschieden. My jesteśmy różnorodni. Und das kann auch manchmal zu gewissen Reibungsflächen führen. A to czasami może prowadzić do pewnego rodzaju punktów spornych czy dotarć. Das sollte nicht sein. Ale tak nie powinno być. Wollen wir einander achten als Individuen? O, chciejmy wzajemnie siebie traktować jako każdy z nas indywidualny członek. Wollen wir auch, und ihr seid noch nicht so viele, alle einander mit Namen kennen. I chciejmy również siebie nawzajem nazywać i znać po imieniu. W waszym przypadku nie jest was aż tak dużo, żeby było to trudne. Kennt ihr einander alle? Czy znacie wszyscy się między sobą? Ich hoffe doch. Mam nadzieję, że tak. Dann sehen wir, dass sie alle einmütig im Gebet verharrten. Następnie widzimy, że oni trwali jednomyślnie w modlitwie. Wer hatte ihnen das gesagt? Któż im to powiedział? Dass sie das tun sollten. Że mają tak czynić. Der Herr Jesus hatte nur gesagt, sie sollten warten, bis der Heilige Geist herabkäme. Pan Jezus im tylko powiedział, mają czekać, aż przyjdzie Duch Święty. Er hat ihnen aber nicht gesagt, sie sollten die ganze Zeit mit Gebet verbringen. On im nie powiedział, że cały ten czas mają spędzić na modlitwie. Und doch haben sie es getan. A jednak oni tak czynili. Sie haben auch nicht nur kurz gebetet. Oni nie tylko krótko się modlili. Sie verharrten im Gebet. Czytamy, oni trwali w modlitwie. Ich weiß nicht, an welchem Wochentag ihr hier zusammenkommt, am Mittwoch oder am Dienstag oder am Donnerstag. Nie wiem, w którym dniu tygodnia się tu zgromadzacie, czy w środę, czy w wtorek, czy w czwartek. Um zu beten. Abyś modlić się. Ihr habt doch eine Stunde, hoffentlich, oder eine Zeit, wo ihr zum Gebet zusammenkommt. Na pewno macie wyznaczony czas, aby zgromadzać się na modlitwę. Sind alle Geschwister, die am Sonntag da sind, auch wochentags da, wenn ihr zum Gebet zusammenkommt? Czy wszyscy bracia i siostry, tak jak tutaj w niedzielę przychodzą, również są obecni w godzinie modlitwy? Ich spreche nicht davon, wenn jemand Spätschicht hat und nicht kommen kann. Nie mówię tutaj o takich przypadkach, że ktoś ma pracę na drugą zmianę i nie może przyjść. Ich spreche auch nicht von Schwestern, die kleine Kinder haben, die sie abends nicht alleine lassen können. Nie mówię również w tym przypadku o siostrach, które mają malutkie dzieci i wieczorem muszą te dzieci położyć spać. Aber vielleicht denkst du auch, wochentags ist nicht so wichtig zu kommen. Ale może ty myślisz, że przecież to nie jest tak bardzo ważne, abym ja w tygodniu też przychodził. Hauptsache, ich bin am Sonntag da. Najważniejsze, abym był obecny w niedzielę. Ihr kommt ja nicht mehr zusammen wie die ersten Christen täglich. Nie zgromadzacie się już tak jak pierwsi chrześcijanie codziennie. Ich glaube, ihr kommt zweimal in der Woche zusammen.
Przypuszczalnie zgromadzacie się w tygodniu tylko dwukrotnie. Wollt ihr dann nicht immer da sein, wenn es irgend geht? Czy nie chcielibyście być zawsze obecni, na ile to jest możliwe? Auch die Jüngeren. Również i wy wszyscy młodsi. Ich will da kein Alter angeben. Nie chciałbym tu podawać jakiejkolwiek granicy wiekowej. Aber wenn du daheim erst um 10 Uhr ins Bett gehst oder um 9 Uhr. Abends. A więc jeżeli ty w domu o godzinie 10 albo najwcześniej może o 9 idziesz do łóżka spać, dann kannst du auch wochenendtags abends in der Versammlung sein. To z całą pewnością jeden dzień w tygodniu możesz być też i na zgromadzeniu. Wenn die Versammlung wieczorem. Zusammenkommt zum Gebet. Wtedy, gdy zgromadzenie zbiera się razem, aby się modlić. Wir wollen darin verharren. Chcielibyśmy w tym trwać. Und sie verharrten einmütig im Gebet. Czytaliśmy, że oni trwali w tych modlitwach jednomyślnie. Ich habe das in Versammlungen in Deutschland erleben müssen. Ja musiałem tego doświadczyć w zgromadzeniach w Niemczech. Ich bin sehr dankbar, zum Glück nicht an dem Ort, wo ich zu Hause bin. Panu jestem wdzięczny, że na całe szczęście nie doświadczyłem tego w miejscowości, w której ja chodzę do zgromadzenia. Dass man zwar zusammenkam zum Gebet, że wprawdzie wierzący się zgromadzili na modlitwę, aber dass man nicht einmütig war. Ale że nie byli jednomyślni. Es gab Parteiungen in der Versammlung. I różne ugrupowania partyjne były w tym zgromadzeniu. Und das wurde sogar im Gebet zum Ausdruck gebracht. A nawet to było wyrażane w modlitwach. Das ist Gott natürlich nicht wohlgefällig. I z całą pewnością Pan nie może znaleźć swojego upodobania w tym. Wie schön ist das, wenn die Geschwister einträchtig beieinander wohnen, wie uns das Psalm 133 sagt. Jakże to jest piękną rzeczą, jak Psalm 133 nam mówi, gdy bracia i siostry w jednomyślności ze sobą mieszkają. Wir lesen ein wenig weiter. Przeczytajmy trochę dalej. Vers 15, vers 16 und dann vers 21 und 22. Przeczytamy 15, 16, 21 i 22 wiersz. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł: Mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. 21 wiersz. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem zmartwychwstania. Petrus stand auf in der Mitte der Brüder. Piotr wstał pośrodku wszystkich braci. Das ist auch so, wenn ein Bruder am Sonntag bei euch hier vorne hinsteht. To jest dokładnie ten sam przypadek, jak w niedzielę któryś z braci tutaj stanie za stołem. Da steht ein Bruder auf inmitten der Brüder. I stoi ten brat w pośrodku pozostałych braci. Nun kann es durchaus sein, dass vielleicht an einem Sonntag zwei oder drei Brüder sprechen. Może też i tak się zdarzyć, że w którąś niedzielę będzie mówiło dwóch, a może i trzech braci. Wir finden das in 1. Korinther 15. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 15. rozdziale. Dass wenn einem anderen eine Offenbarung wurde, że jeżeli innemu z braci będzie darowane jakieś objawienie, dann hat der gerade gesprochen hat sich wieder gesetzt. To ten, który przed chwilą przemawiał, usiadł sobie. Wenn man zu den Geschwistern spricht, steht man auf. Gdy mówi się do wierzących, to staje się. Und wenn man die Aussprüche Gottes getan hat, setzt man sich wieder hin.
I gdy wyroki Boże zostaną wypowiedziane, zsiada się z powrotem. Das sind ganz einfache Dinge. To są bardzo proste rzeczy. Aufstehen aus der Mitte der Brüder. Powstać spośród braci. Aber dann sich auch wieder hinsetzen in die Mitte der Brüder. A następnie dalej zasiąść pomiędzy braćmi. Man bleibt einfach ein Bruder. Gdyż cały czas pozostaje się tylko bratem. Wisst ihr, das ist in den großen Kirchen anders. Wiecie, tak w tych wielkich kościołach sprawa ta wygląda inaczej. Da steht nicht einer auf inmitten der Brüder. Tam nie staje jeden pośrodku wszystkich jako jeden z braci. Und setzt sich dann wieder in die Mitte der Brüder. I nie siada z powrotem pomiędzy braćmi. Da ist der eine und das andere sind die Laien. Tam jest jeden postanowiony, a wszyscy pozostali są laikami. Wie schön ist das hier. Jakże piękne jest to tutaj. Wollen wir immer Bruder unter Brüdern bleiben. Chcielibyśmy zawsze pozostać bratem wśród braci. Und wenn ein Bruder eine besondere Gabe hat vom Herrn. A jeżeli nawet jakiś brat ma szczególny dar od Pana, dann macht ihm kein Podest. Dann macht ihm nicht einen Sockel auf, das, den ihr ihn stellt. To nie róbmy dla niego specjalnego postumentu, na którym by był wywyższany. Das ist gefährlich für den Bruder. Gdyż jest to niebezpieczne dla tego brata. Und gefährlich für das Zusammenkommen als Versammlung. I niebezpieczne dla całego zgromadzenia. Ja, in dem Moment, wo der Bruder spricht, steht er auf. Tak, w tym momencie, gdy brat przemawia, on wstaje. Er übt Autorität aus. On w tym momencie jest wyrazicielem autorytetu. Aber dann setzt er sich auch wieder. Ale potem siada z powrotem. Was jetzt hier für mich verwunderlich ist. Co dla mnie tutaj jest tak bardzo wspaniałego. Dass Petrus einige Stellen aus dem Alten Testament zitiert. Że Piotr zacytował w swojej mowie kilka różnych miejsc ze Starego Testamentu. An welcher Bibelschule hat denn der Petrus das gelernt? W jakiej to szkole biblijnej Piotr tego się wyuczył? Natürlich war der nie auf einer Bibelschule. Naturalnie on nigdy nie chodził do szkoły biblijnej. Der hatte keine theologische Ausbildung. On nie miał wykształcenia teologicznego. Der war ein Fischer vom Beruf gewesen. Gdyż on z zawodu swego był rybakiem. Und 3 Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen. I 3 lata chodził z Panem Jezusem. Und er kannte das Wort Gottes. I on znał Słowo Boże. Geschwister, wenn wir aufstehen inmitten der Brüder. Bracia, gdy tak wstajemy w pośrodku wszystkich zgromadzonych, dann sollten wir eine solide Kenntnis des Wortes Gottes haben. To miejmy solidne poznanie Słowa Bożego. Ich sage nicht, dass nicht ein jüngerer Bruder einmal einen Beitrag geben kann. Nie mówię, aby nie wolno było młodszemu bratu coś dodać do tego, co było rozważane. Obwohl er noch nicht das ganze Wort in aller Tiefe und Breite kennt. Pomimo tego, że nie poznał jeszcze Słowa Bożego w całej jego szerokości i głębokości. Das müssen wir immer beachten. Zawsze musimy też i coś takiego poważać. Dass jemand eine Gabe haben kann. Że ktoś może mieć dar. Und auch ein Wort des Herrn in einer Situation. I może też i on wypowiedzieć Słowo Pana w konkretnej sytuacji. Obwohl er vielleicht viel weniger vom ganzen Wort weiß als der Bruder, der neben ihm sitzt. Pomimo tego, że o wiele mniej wie z całego Słowa Bożego niż brat, który obok niego siedzi. Der Apollos hat am Anfang manches nicht gewusst. Apollos też niejedną rzecz na początku nie wiedział. So dass Aquila und Priscilla ihm den Weg genauer auslegen mussten. Tak, że czytamy, że Aquila i Priscilla mogli mu dokładniej wyłożyć drogę pańską. Und doch war Apollos schon ein Diener des Herrn. A jednak Apollos był już sługą pańskim. Aber doch möchte ich sagen, a jednak chciałbym jeszcze powiedzieć, man kann das Wort nur reden, wenn man es kennt. Że słowo można głosić wtedy, gdy się to słowo zna. Damit möchte ich jedem sagen, studiere das Wort. I dlatego każdemu z was chciałbym powiedzieć, studiuj Słowo Boże. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann sollen das mal die Männer tun, denn die müssen ja irgendwie, sollen ja Mund der Versammlung vielleicht mal sein. Tak, siostry mogą pomyśleć,
dobrze, niech to robią sobie bracia, bo oni muszą być ustami zboru. Sollen, brauchen dann die Schwestern das nicht tun. Siostry przecież nie muszą tego czynić. Paulus sagt, Paweł powiedział zu den Korinthern, do Koryntian, ich rede als zu Verständigen. Ale ja przemawiam do was jako do rozsądnych. Beurteilt ihr, was ich sage. Osądzajcie to, co ja do was mówię. Auch die Schwestern müssen beurteilen. Również i siostry muszą osądzać. Auch das, was ich jetzt sage. Również i to, co ja teraz w tym momencie mówię. Ihr müsst euch nicht nur berieseln lassen. Ihr müsst euch das nicht einfach über euch ergehen lassen, was hier gesagt wird. Wy nie tylko, że macie posłuchać to, co jest powiedziane. Auch ihr müsst beurteilen. Również i wy macie osądzać. Anders kann man nur. A to można tylko wtedy zrobić, wenn man das Wort Gottes kennt. Jeżeli się zna Słowo Boże. Denn das ist der Maßstab, an dem alles gemessen wird. Gdyż jest to przymiar, według którego wszystko musi być mierzone. Nun hier musste eine Entscheidung getroffen werden. Tak, tu w naszym przeczytanym przypadku miała być podjęta konkretna decyzja. Judas war nicht mehr. Nie było już wśród nich Judasza. Und da war jene Stelle in dem Psalmen, wo es heißt, sein Aufseheramt empfange ein anderer. I było zacytowane tutaj przez Piotra miejsce z psalmów, że urząd jego niech weźmie ktoś inny. Und diese Schrift kannte Petrus. I te miejsce z pisma znał Piotr. Und er sagte, wir müssen handeln. I teraz on powiedział, odpowiednio do tego pisma musimy teraz zacząć działać. Das Wort gibt hier eine klare Vorgabe. Słowo Boże daje nam tutaj jasne wskazówki. Seht ihr, Geschwister, wir müssen dem Wort gehorchen. Tak, bracia i siostry, musimy być posłuszni Słowu Bożemu. Und dann führt das oft zu Entscheidungen. I bardzo często te rzeczy prowadzą do konieczności podjęcia decyzji. Das Wort Gottes sollte die Grundlage jeder Entscheidung sein. A Słowo Boże powinno być podstawą każdej decyzji. Wenn in einer Versammlung Dinge geordnet werden müssen. Jeżeli w jakimś zgromadzeniu muszą być rzeczy uporządkowane. Dann nützt es nicht viel, wenn ein Bruder sagt, ich meine, man könnte das so machen. Wtedy nic nie pomoże, gdyby wstał jakiś brat i powiedział, wydaje mi się, że to by trzeba tak zrobić. Und ein anderer Bruder sagt, ich sehe das anders, man könnte das vielleicht auch so machen. Ale następny wstanie i powie, ale ja to widzę inaczej, to trzeba tak zrobić. Wie gut ist, wenn dann ein Bruder aufstehen kann und sagen kann, es steht geschrieben. A jakże dobrze, jeżeli inny brat wstanie i powie, ale jest napisano. Also, dass hier dieses Aufseheramt ein anderer bekommen sollte, stand in der Schrift. A więc to, że urząd jego miał przejąć ktoś inny, było już dawno zapisane w piśmie. Und das veranlasste Petrus im Gehorsam zu handeln. I to właśnie było pobudką dla Piotra, aby on w posłuszeństwie dla Słowa Bożego tak zadziałał. Nun musste diese Person gewisse Qualifikationen haben. Tak, ale ta osoba musiała też i wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami. Sie musste Augenzeuge gewesen sein des Lebens des Herrn Jesus von der Taufe des Johannes bis zum Ende. Bis zur Auferstehung. Ona miała też i być tym naocznym świadkiem życia Pana Jezusa aż od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. Und da war unter den 120, die dort etwa versammelt waren. I wśród braci było około 20 osób takich, którzy razem z nimi byli zgromadzeni. Dann nehmen wir mal an die Hälfte Frauen, dann waren es noch 60. Przepraszam, było tam zgromadzonych 120, a powiedzmy, jeśli połowa z nich to były niewiasty, czyli braci było 60. Dann ziehen wir noch die 11 Apostel ab. Od tego jeszcze odejmijmy 11 apostołów. Dann waren wir bei 49. A więc możemy naliczyć, że było 49 braci. Ich sag nur so ungefähr, nicht? Tak, oczywiście, mniej więcej. Dann waren es nur zwei, die diese Bedingungen erfüllten. I okazało się, że wśród nich było tylko dwóch, którzy byli w stanie spełnić te warunki. Diese Sache war von der Schrift und von den Bedingungen her ganz klar, nur diese zwei.
I w tej sprawie było to jasne, że gdy weźmiemy pod uwagę warunki, jakie są zapisane w piśmie i te warunki, które zostały postawione, to jest tylko takich dwóch. Aber wer jetzt von den beiden? Ale teraz, który z tych dwóch? Es muss, sollte ja nur einer gleichsam Judas ersetzen. Tylko jeden z nich miał zastąpić Judasza. Ja, das stand jetzt nicht mehr in der Schrift. Tego już nie mogli wyczytać w piśmie. Seht ihr, Geschwister, es gibt Entscheidungen, die können wir fällen ganz klar auf dem Boden der Schrift. Tak, bracia i siostry, zauważacie, że są takie decyzje w życiu, które możemy podjąć, patrząc bezpośrednio w Słowo Boże. Es steht geschrieben. Gdyż jest napisane. Wenn du dich zum Beispiel fragst, gdy ty na przykład siebie zapytasz, soll ich jetzt in die Versammlung gehen oder nicht, in die Zusammenkunft? Czy mam chodzić do zgromadzenia, czy nie? Herr, zeig mir das. Panie, pokaż mi to. Dann wird der Herr dir das gar nicht zeigen. Wtedy Pan ci tego nie będzie pokazywał. Da bekommst du keine persönliche Offenbarung. Nie otrzymasz żadnego osobistego objawienia. Denn die Schrift sagt, wir sollen das Zusammenkommen nicht versäumen. Dlatego, że już Pismo nam mówi, nie zaniedbujcie wspólnego zgromadzania się. Das steht schon in Gottes Wort. To już jest napisane w Słowie Bożym. Das hat Gott schon längst gesagt. Bóg już to od dawien dawna powiedział. Da musst du ihn nicht erst fragen. A więc nie musimy go o to pytać. Ich habe die Gewohnheit, wir kommen in Esslingen am Sonntagmorgen auch so wie ihr zusammen, dass die Stunde, wo wir zum Brotbrechen zusammenkommen und zur Verkündigung hintereinander liegen. My w miejscowości Esslingen, tam gdzie ja chodzę do zgromadzenia, też tak jak i wy zgromadzamy się w niedzielę w taki sposób, że godzina uwielbienia połączona jest z głoszeniem Słowa Bożego. Und dann habe ich die Gewohnheit, nachmittags noch eine andere Versammlung in der Gegend zu besuchen. I dlatego mam też i taki zwyczaj, że w niedzielę po południu odwiedzam okoliczne zgromadzenie tam, gdzie oni zgromadzają się po południu. Aber welche Versammlung ich dann besuche? Ale teraz, które zgromadzenie mam odwiedzić? Da muss ich den Herrn fragen. To muszę zapytać Pana. Das steht nicht in der Bibel. Gdyż to nie jest napisane w Biblii. Dass ich das örtliche Zusammenkommen besuche. To, że ja chodzę do mojego miejscowego zboru, das steht in der Bibel. To jest napisane w Biblii. Aber wenn ich zusätzlich nachmittags noch ein anderes Zeugnis besuche, dann muss ich den Herrn fragen. Ale jeżeli mam dodatkowo jeszcze po południu odwiedzić inne miejscowe zgromadzenie, to muszę zapytać o to mojego Pana. Und so gibt es viele Entscheidungen in unserem Leben, wo wir den Herrn fragen müssen. I tak widzimy, że wiele w życiu jest decyzji, o które musimy naszego Pana zapytać. Herr, welche Ausbildung soll ich machen? Im Beruf. Na przykład młodzież ma pytać Pana: Panie, jakiego zawodu mam się uczyć? Herr, ich bin im heiratsfähigen Alter. Zeige mir die Frau für mein Leben. Albo ktoś starszy z młodzieży może pytać Pana: Panie, ja jestem już w odpowiednim wieku i pokaż mi osobę, z którą mógłbym zawrzeć związek małżeński. Herr, ich hab da schon eine im Auge. Albo dalej mówiąc: Panie, ja już mam jedną osobę na oku. Aber die ist nicht gläubig. Ale ta osoba nie jest wierząca. Herr, kannst du mir zeigen, ob das meine Frau werden soll? Panie, czy możesz mi pokazać, czy ona ma być moją żoną? Da wird der Herr dir wiederum nicht zeigen. W tym wypadku znowu Pan nie pokaże ci, nie da odpowiedzi. Das brauchst du den Herrn gar nicht fragen. Nie pytaj o to Pana. Denn der Herr hat ganz klar gesagt, dass wir nicht im ungleichen Joch sein sollen. Gdyż Pan nam w swoim słowie już dawno powiedział, że nie mamy być w nierównym jarzmie z niewierzącymi. Das ist genauso wie hier, dass da sollte einer den Judas ersetzen, das war klar. Tak, dokładnie taki jest przypadek, jak tutaj ktoś miał zastąpić Judasza. To było dla nich jasne. Und er musste ganz gewissen Bedingungen genügen. I on musi też i spełnić odpowiednie warunki. Und der Ehepartner für einen Gläubigen muss der Bedingung genügen, dass er auch gläubig ist. Również też i partner małżeński dla osoby wierzącej też musi spełnić odpowiednie warunki.
Das ist die Mindestbedingung. Aha, to już są tylko te minimalne warunki, żeby był wierzący. Und das alles andere kannst du gleich mal aus deinem Herzen oder aus deinem Kopf rausstreichen. Alles andere kannst du aus deinem Herzen und aus deinem Kopf rausstreichen. Wszystko inne możesz od razu ze swojej głowy i ze swojego serca wykreślić. Und zwar sofort. A mianowicie natychmiast. Ich würde sogar ein wenig weitergehen. Ja posunę się w tym dalej jeszcze. Sie muss auch denselben Weg gehen wie du. Ta osoba, którą chcesz za partnera małżeńskiego, musi podążać tą samą drogą wiary, co i ty. Sonst führt das zu Schwierigkeiten. Bo inaczej będzie to prowadziło do trudności. Aber dann sind vielleicht noch viele zur Auswahl. Ale może nie jest zbyt wiele osób do dyspozycji. Dann musst du den Herrn fragen. Przepraszam, może jest wiele osób do wyboru, do dyspozycji. Wtedy musisz się Pana zapytać. Und bevor er dir das, ich spreche zu den Brüdern, nicht zu den Schwestern. No? I teraz przemawiam do braci młodych i zanim on tobie odpowie, bevor der Herr dir das nicht ganz klar gemacht hat, zanim ci całkowicie dokładnie to nie objawi, dass er gesagt hat, die und keine andere, że będziesz pewny, ta i żadna inna, sprich nicht ein persönliches Wort zu einem Mädchen. Nie wypowiadaj osobistych słów do jakiejkolwiek siostry. Und lass deine Augen nicht schweifen. Umherschweifen, umherwandern. I nie rozglądaj się wokoło siebie twoimi oczami. Und bei dem Umherwandern vor allem nicht zu tief in die Augen von irgendeiner schauen. Aby tak rozglądając się wokoło, przy okazji nieostrożnie nie spojrzeć zbyt głęboko w oczy którejś siostry. Ich weiß nicht, warum der Herr mich gerade hier ein wenig vom Thema ablenkt, aber er tut das. Nie wiem, dlaczego akurat Pan w dniu dzisiejszym od tego tematu mnie w bok skierował, ale to Pan uczynił. Der Herr hat jemanden, wenn er jemanden hat für dich, dann hat er jemanden für dich. Wiedz o tym, że jeżeli Pan ma dla ciebie odpowiednią osobę, to rzeczywiście on ma i pokaże. Dann warte, bis der Herr es dir ganz klar macht. I dlatego odczekaj ten czas, w którym on tobie to całkowicie jasno objawi. Hier wurden jetzt zwei dargestellt, die Bedingungen erfüllten. W naszym przypadku dwóch braci zostało przedstawionych, którzy spełniali te warunki. Und dann sehen wir in Vers 24. I następnie oglądamy w wierszu 24. Und sie beteten. Że modlili się. Wie wichtig ist das? Jakże to jest ważną sprawą. Dass wenn wir im Wort keine klare Angabe haben für eine Entscheidung, że jeżeli w Słowie Bożym nie mamy jasnych danych, jak podjąć jakąś decyzję, dass wir dann beten, żebyśmy się modlili, dass der Herr den es ganz klar zeigt, aby Pan to całkowicie jasno nam pokazał. Hier geschah es noch auf alttestamentliche Weise. Tutaj ich decyzja była podjęta na sposób starotestamentowy. Durch das Werfen eines Loses. Poprzez rzucanie losów. Das sollten wir als Christen nicht tun. I my jako chrześcijanie tego nie powinniśmy czynić. Wir haben den Heiligen Geist. Gdyż my posiadamy Ducha Świętego. Und der Herr möchte es uns durch den Geist klar machen, wie wir entscheiden sollen. A Pan chce nam przez tego Ducha Świętego pokazać, w jaki sposób mamy podejmować decyzje. Und wenn wir keine Klarheit haben, a jeżeli nie mamy jakiś czas pewności podjęcia decyzji, dann lasst uns mit einer Entscheidung warten. To wtedy czekajmy jeszcze dalej z podjęciem ostatecznej decyzji. Wir sollten nie unter dem Druck äußerer Ereignisse handeln, wenn wir keine Klarheit haben. Nigdy nie powinniśmy działać pod naciskiem zewnętrznych okoliczności, gdy nie mamy wewnętrznej pewności i jasności w tej sprawie. Vor allem nicht in den Dingen der Versammlung.
A przede wszystkim, jeśli chodzi o sprawy zgromadzenia. Dann sehen wir in Kapitel 2, wie der Heilige Geist herabkommt. A następnie oglądamy w drugim rozdziale, jak Duch Święty stępuje. Und dann sehen wir, wie zum ersten Mal das Evangelium gepredigt wird. I oglądamy również to, jak po raz pierwszy była głoszona Ewangelia. Das hatte der Herr Jesus noch gesagt. Pan Jezus to powiedział. Wir hatten den Vers gelesen am Ende von Kapitel 8, Vers 8, Kapitel 1. My to o tym czytaliśmy pod koniec ósmego wiersza w pierwszym rozdziale. Und ihr sollt meine Zeugen sein. A wy będziecie moimi świadkami. Sowohl in Jerusalem, zarówno w Jerozolimie, als auch in ganz Judea und Samaria und bis an die Enden der Erde. I w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Seht ihr? Jetzt ist hier an diesem Ort ein Zeugnis entstanden. Tak, spójrzcie, tutaj w tej miejscowości powstało świadectwo miejscowego zboru. Alle Geschwister, die hier normalerweise zusammenkommen. I wszyscy wierzący, którzy tutaj zwyczajowo się zbierają, sollen ein Zeugnis für den Herrn Jesus sein an diesem Ort. Powinni być świadectwem Pana Jezusa tutaj w tej miejscowości. Mir wurde gesagt, dass dieser Ort etwa 70.000 Einwohner hat. Powiedziano mi, że ta miejscowość ma około 70 tysięcy mieszkańców. Oh, bis ihr jedem von diesen ein Traktat gegeben habt, braucht ihr eine Zeit. Zanim każdemu z tych ludzi podacie jeden traktat, to upłynie sporo czasu. Aber das ist eure Aufgabe. Ale takie jest wasze zadanie. Das ist die Aufgabe nicht nur von ein, zwei Brüdern. To nie jest tylko zadanie jednego albo dwóch braci. Das ist die Aufgabe von einem jeden. To jest zadanie dla każdego z was. Es ist übrigens ganz interessant, dass die Apostel diesem Auftrag des Herrn meiner Ansicht nach nicht in der Weise nachgekommen sind, wie es der Herr gedacht hat. Tak jak ja to zauważam, apostołowie niezbyt do końca wypełnili zadanie, które Pan im zlecił. Ich will das in aller Vorsicht sagen. Chciałbym to powiedzieć bardzo ostrożnie. Aber sie haben sich anfangs nicht aus Jerusalem hinaus bewegt. Ale czytamy o tym, że oni na początku nie wyruszali poza obręb miasta Jerozolimy. Ich möchte das zeigen an Kapitel 8. Chciałbym to pokazać na przykładzie ósmego rozdziału. Vers 1. Pierwszy wiersz. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung. Oder ist das Vers 2 bei euch? Ist die Verfolgung entstand? Drugie zdanie tego pierwszego wiersza. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. Mach weiter. I wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Ausgenommen die Apostel. Tak, ja. Die sind immer noch in Jerusalem geblieben. Tak, apostołowie dalej pozostali w Jerozolimie. Und was haben die, die dann zerstreut waren? Das, ich sage mal, das waren die einfachen Geschwister, nicht? A więc wszyscy ci, którzy się rozproszyli, można powiedzieć tak w cudzysłowie, to byli ci prości wierzący. Die vielleicht in den Zusammenkünften noch gar nichts gesagt haben. A więc wszyscy ci, którzy w zgromadzeniach prawdopodobnie nie odzywali się. Was haben die gemacht? Co oni uczynili? Das lesen wir in Vers 4. O tym czytamy w wierszu czwartym. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Die haben das Wort jetzt verkündigt. To właśnie oni głosili słowo. Es war einer darunter, das war der Diakon Philippus. A jeden spośród nich, ten diakon Filip. Und er ist zum ersten Mal in eine Stadt Samarias gegangen. On jako pierwszy poszedł do miasta Samarii. Also nicht die Apostel. A więc to nie byli apostołowie. Sondern Philippus war der erste, der in eine Stadt Samarias ging. Ale to Filip poszedł jako pierwszy do miasta Samarii. Und da möchte ich einfach sagen. I dlatego chciałbym to tak po prostu powiedzieć. Es ist jeder hier im Zeugnis gemeint. Że każdy jest tutaj zobowiązany w miejscowym świadectwie do wypełnienia tego słowa. Jeder, der dem Herrn Jesus gehört. Każdy, który należy do Pana Jezusa. Der darf mithelfen, hier ein Zeugnis zu sein.
ten może pomagać, aby być też na miejscu tym świadectwem dla Pana. Damit dieser Raum ganz voll wird. Aby to pomieszczenie było wypełnione. Das wünscht ihr doch auch, oder? Z całą pewnością sobie też i tego życzycie, nieprawdaż? Und zwar von Menschen, die hier wohnen. A mianowicie z ludźmi, którzy tu w tej miejscowości mieszkają. Ganz voll. Całkowicie wypełnione pomieszczenie. Ich durfte als Student eine solche Zeit erleben. Ja jako student miałem tą możliwość takich czasów doświadczyć. Ich war dort unter Gläubigen, die hatten einen Vorteil. Ja byłem wśród wierzących, którzy mieli jedną pozytywną cechę. Sie kamen täglich zusammen. Zgromadzali się codziennie. Auch täglich zum Gebet. Codziennie na modlitwę. Und in zwei Jahren. I to w przeciągu 2 lat. Hat der Herr die Zahl von 20 auf 120 erhöht. I Pan zwiększył liczbę z 20 na 120. Jede Woche kam jemand zum Glauben. Każdego tygodnia ktoś nowy uwierzył. Die Zeit ist natürlich weitergeschritten und die Herzen sind heute vielleicht mehr verhärtet. Wiadomo, że czasy tego świata się posunęły dalej i serca ludzi w ogóle bardziej się zatwardziły. Aber auf eins führe ich dieses Hinzutun des Herrn doch zurück. Ale do jednej rzeczy jeszcze wracam, że Pan przydawał każdego dnia. Diese Geschwister damals sind wirklich im Gebet verharrt. Ci wierzący rzeczywiście trwali w modlitwach. Dreimal in der Woche waren abends evangelistische Bemühungen. I trzykrotnie w ciągu tygodnia były organizowane ewangelizacje. Und vor jeder evangelistischen Bemühung i przed każdą ewangelizacją kam man eine Stunde zum Gebet zusammen. Ci wierzący zgromadzali się na jedną godzinę na modlitwę. Es waren vor allem junge Leute. Przede wszystkim byli to młodzi ludzie. Die hatten Zeit. Oni mieli czas. Die hatten keine Familie. Oni nie mieli jeszcze rodzin. Und die Zeit, die sie hatten, i ten czas, który posiadali, weihten sie dem Herrn. Oni ofiarowali go Panu. Der Tag hat 24 Stunden. Dzień ma 24 godziny. 8 bis 9 Stunden ist man auf der Arbeit. Od 8 do 9 godzin musimy pracować. Manche müssen noch 1-2 Stunden Autofahrt am Tag hinzunehmen. Niektórzy muszą do tego jeszcze dodać jedną albo i nawet 2 godziny jazdy samochodem do pracy. Dann sind wir bei 10 Stunden. I dochodzimy do 10 godzin. Was machst du mit den anderen 14? A co teraz czynisz w pozostałych 14 godzinach? Schlafen musst du natürlich auch noch. Naturalnie musimy wszyscy też spać. Aber hast du jeden Tag wenigstens den 10. Ich denke jetzt jüdisch, nicht? Den 10. 2 Stunden für den Herrn? Ale czy ty każdego dnia oddajesz, mówię teraz po żydowsku, 1/10 tego dnia, czyli około 2 godziny dla Pana? Wo du einfach sagst, Herr, die Zeit gehört dir. Gdy ty po prostu mówisz, Panie, ten czas ja daję Tobie. Lass es Zeit sein zum Gebet. I niech to będzie czas na Twoją modlitwę. Zeit zum Lesen des Wortes. Niech to będzie czas na czytanie Słowa Bożego. Zeit zum Besuchen der Zusammenkünfte. Niech to będzie czas na odwiedzanie zgromadzenia. Zeit für das Evangelium. I czas na głoszenie Ewangelii. Wie viel Zeit gibst du dem Herrn? Ile czasu poświęcasz Panu? Ich war am Anfang vergangenen Jahres zu Hause bei Bruder Max Billeter, den ihr auch gut kennt. Ja na początku zeszłego roku byłem w domu brata Maxa Billetera, którego dobrze znacie. Und ich fragte ihn. I pytałem się go. Max, was denkst du? Max, jak myślisz? Warum gibt es christliche Gruppierungen, die vieles nicht so machen, wie es im Wort Gottes steht? Dlaczego istnieje wiele różnych takich grup chrześcijańskich, które wiele rzeczy ze Słowa Bożego nie rozumieją tak, jak my rozumiemy? Und da kommen so viele zum Glauben. A w tych ugrupowaniach tak wielu ludzi przychodzi do wiary. Und dann gibt es Zusammenkünfte als Versammlung. A są też i takie zbory, wo man denkt, dass man alles richtig macht in Bezug auf die Verwirklichung des Wortes Gottes.
w których myśli się, że wszystko się dobrze czyni, jeżeli chodzi o urzeczywistnienie spraw zgromadzania się według Słowa Bożego. Und da kommt niemand dazu. A w tych zborach nikt nie dochodzi. Und die werden vielleicht sogar immer weniger. Te zbory nawet stają się coraz to mniejsze. Woran liegt das? Od czego to zależy? Das sagte Max Horst, das liegt nicht daran, ob wir die Grundsätze richtig oder falsch machen. I wtedy brat Max powiedział, Horst, to nie jest zależne od tego, czy my te zasady będziemy dobrze lub źle zachowywać. Natürlich sollen wir die Grundsätze Gottes beachten. Naturalnie, my mamy je zachowywać. Aber ob der Herr hinzutut, ale to, czy Pan kogoś dodaje do zboru, das hängt davon ab, to jest zależne od tego, ob die Herzen derer, die dort versammelt sind, czy serca tych, którzy tam są zgromadzeni, für Christus brennen. One pałają dla Chrystusa. Ob ganze Hingabe an den Herrn Jesus ist. Czy całe ich oddanie jest dla Pana Jezusa. Da fügt der Herr hinzu. Wtedy Pan zaczyna przydawać. Möchte der Herr schenken. Oby Pan to podarował. Dass wir die Grundsätze des Wortes Gottes festhalten. Abyśmy trzymali się zasad ze Słowa Bożego. Dass wir zusammenkommen zu seinem Namen hin und er allein die Autorität hat. Abyśmy się zgromadzali jedynie w jego imieniu i aby tylko i wyłącznie on miał autorytet wśród nas. Wisst ihr aber, das alleine reicht nicht. Ale wiecie co? Samo to nie wystarczy. Ich habe das manchmal bei Zulassungsgesprächen zum Tisch des Herrn erfahren. Ja czasami tego doświadczałem w trakcie rozmów z wierzącymi, którzy mieli być przyjęci do łamania chleba. Da war nur das Gespräch darüber ist, ob der Rock lang genug ist und die Haare lang genug ist und der Kopf bedeckt ist. Wtedy modlitwa, bei den Schwestern. Przepraszam, wtedy rozmowa kręciła się wokoło tego tematu, na przykład w przypadku siostry, czy jej spódnica jest wystarczająco długa, czy włosy są wystarczająco długie, czy przyjdzie z nakrytą głową do zboru. Ich freue mich, wenn Schwestern noch anders aussehen als die Welt. Ja bardzo się z tego cieszę, jeżeli siostry wyglądają inaczej niż świat. Aber wenn das alles ist. Ale jeżeli tylko to jest wszystkim. Alle Äußerlichkeiten erfüllt, Haken hinter, Haken hinter, Haken hinter. Wszystkie sprawy zewnętrzne zostały wypełnione i każda po kolei odhaczona. Dann ist das zu wenig. To jest jeszcze za mało. Dabei kann man tot sein wie ein Stein. Przy tym można być martwym jak kamień. Manchmal gehen Zulassungsgespräche nur über Äußerlichkeiten. Czasami modlitwy, przepraszam, rozmowy w sprawie dopuszczenia do społeczności właśnie ograniczają się do spraw zewnętrznych. Da wird dann nicht gefragt, wie steht es um dein Gebetsleben. Wtedy nie pyta nikt, jak wygląda twoje życie modlitewne. Hast du Freude am Lesen des Wortes Gottes? Czy ty cieszysz się z czytania Słowa Bożego? Freust du dich, wenn du in die Zusammenkünfte kommst? Cieszysz się z tego, że możesz iść do zgromadzenia? Brennt es in deinem Herzen, dass deine Nachbarn zum Herrn Jesus kommen? Czy twoje serce wypełnione jest radością, że możesz przyprowadzić twojego sąsiada do Pana? Diese Dinge müssen auch da sein. Te rzeczy też muszą być obecne. Und wenn dann alles stimmt. Wenn dann alles stimmt, das Äußere wie das Innere. I wtedy, jeżeli wszystko będzie wypełnione i to, co zewnętrzne, i to, co wewnętrzne. Geschwister, das wünsche ich euch am Ort. Bracia i siostry, tego wam życzę w tym miejscu. Und wenn der Herr noch nicht gekommen ist. Aby, jeżeli Pan jeszcze nie przyjdzie. Hoffe ich, dass ich noch mal hier wiederkommen kann. Mam nadzieję, że znowu będę mógł do was przybyć. Und dann hoffe ich, dass ein paar Bänke mehr besetzt sind. To mam taką nadzieję, że kilka rzędów krzeseł będzie wypełnionych więcej. Ich möchte euch eins ans Herz legen. Chciałbym wam jedną sprawę na sercu położyć. Was der Barnabas jenen Gläubigen in Antiochien gesagt hat. To, co Barnaba powiedział owym wierzącym w Antiochii. Mit ganzem Herzensentschluss.
aby oni trwali przy Panu całym postanowieniem swojego serca. Bei dem Herrn zu verharren.